Jerzy Rejewski jest już z nami na scenie. Wielkie brawa, witamy. Ja może przekażę mikrofon panu. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Mam powiedzieć parę słów o swoim albumie. Album się nazywa, tak jak moja strona internetowa, Klimaty Podlasia. Album powstawał przez szereg lat. Można powiedzieć, że powstał w przeciągu 10 ostatnich lat. To znaczy, chodzi o zdjęcia do tego albumu. Nie powstał on jakby w rok, dwa, ale to był cały cykl moich wyjazdów, moich starań, żeby udokumentować to, co tutaj jest na Podlasiu istotne, ważne. Jak sami wiemy, nasz region bardzo się zmienia. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, ale zmienia się i z każdym dniem jest inaczej po prostu. Więc ja pozwoliłem sobie na taką dokumentację naszego regionu i to bardzo, bardzo, bardzo intensywną. Co drugi, co trzeci dzień wyjeżdżam. Za każdym razem to jest inna jakaś strona i jak powrót do tej samej strony tutaj u nas w regionie, na przykład Sokólszczyzna, tutaj Tygocińska ziemia, między Bielskiem a Hajnówką często fotografuję i postanowiłem właśnie dokumentować to, co u nas istotne i to, co mija. Dobrze, a może ja w takim razie wejdę w słowo od razu, bo w albumie, w słowie o Jerzym Rejewskim jest napisane, że od 20 lat wędruje po Podlasiu. To ja ciebie zapytam, Jurek, ty jesteś bardziej fotografem, czy bardziej podróżnikiem? I to. Bez podróżowania nie byłoby tej fotografii. Ja muszę podróżować non-stop, żeby ta fotografia zaistniała i żeby jakieś odpowiednie momenty tu wyłapać. Często są to fotografie takie bezpośrednio na żywo robione, czyli na przykład jeżeli jestem na jakimś święcie, to jest w albumie zdjęcie z Tykocina z Bożego Ciała. Jest takie miejsce, gdzie rozmawiamy się tutaj na ulicy przed kościołem Chorągiem. Ja ten moment uchwyciłem i to jest też dokument, bo to Boże Ciało odbywało się już kilka lat temu. Zresztą byli tu obecni niektórzy ze mną wtedy na tym święcie i no to jest też taki dokument swego rodzaju. Tak samo w innych miejscach ja po prostu nie bardzo przygotowuję się do tego, co mam sfotografować, po prostu czekam na odpowiedni moment. Jest światło, jest odpowiednie miejsce, są ludzie, jest jakieś zdarzenie, jakaś interesująca rzecz, która mnie interesuje w tej chwili, ja wyciągam aparat i fotografuję. To znaczy motywacją jest najpierw chęć wyjazdu, chęć podróżowania, czy chęć uchwycenia tego, co już wiesz, że możesz spotkać? Czyli najpierw przewidujesz jakąś pogodę, a potem wybierasz sobie jakieś miejsce, czy jest odwrotnie? Czy wiesz, że coś będzie się działo i wybierasz sobie, planujesz tę podróż, planujesz sobie, gdzie pojedziesz? Jak to jest w twoim przypadku? Mało jest tu planów. Działam raczej intuicyjnie, że coś może być ciekawego i coś mi podpowiada, że akurat tam trzeba jechać. Poza tym, jeżeli to są częste wyjazdy, no to te plany jakby krzyżują się razem z takim przypadkiem. I często więcej tych zdjęć jest przypadku robione bez jakby planu, ale są równie dobre, a może nawet lepsze, jak ten zrobiony z planem. Kiedyś ja fotografowałem dużo krajobrazu i tak jak często ludzie zaczynają właśnie od krajobrazów, od jakichś tam widoczków ładnych fotografując. Ja tak samo, ale potem to mi po prostu ewoluowało w tą stronę, że stała się to taka fotografia dokumentalna. A powiedz, Jurku, czy... Może to będzie dziwne pytanie, ale po co w ogóle fotografować Podlasie? Trzeba fotografować. Także ja jak zaczynałem i tak bardzo profesjonalnie, już na pół profesjonalnie fotografować 10 lat temu, po co? Po to, że wszystko się zmienia. To, co odchodzi w przeszłość i jest ważne, trzeba utrwalić. Gdzie w samym Tykocinie są domy bardzo ładne, drewniane, które jakby, tak można powiedzieć, w tym najlepszym stanie są, ale są równie piękne i czekają na swój moment do renowacji. Tak samo w każdym innym miejscu na Podlasiu można spotkać dużo, dużo ładnych rzeczy, czy to architektonicznie, czy jakichś takich też
krajobrazów niezniszczonych, że tak powiem, nie, cywilizacyjnie. I to warto, warto fotografować, bo to zmienia się dosłownie teraz z dnia na dzień. Z dnia na dzień się zmienia i jeżeli zobaczymy, jak to było kiedyś, jak żyli nasi przodkowie niedawno i jak my mamy takie porównanie i czy to było ładniej, piękniej, czy źle, no to już mamy do pomyślenia o tym. Czy zgadzasz się z podejściem etnografów jako fotograf, którzy twierdzą, że przybywają na miejsce zawsze za późno? To znaczy, czy ty masz takie podejście, że widzisz miejsca, które uciekły ci, zanim zdążyłeś się sfotografować? Masz taki żal, czy nie odbierasz tego w ten sposób, jako fotograf, dokumentalista przeszłości, starający się utrzymać w kadrze te stare Podlasie? No, że takiego żalu nie mam. No, pewnie jest to coś, niemało tego jest, co powinienem utrwalić, a nie utrwaliłem, ale takiego żalu nie mam, bo cały czas jestem jakby przy tym, że coś się dzieje. Jeżeli jest na przykład święto Matki Boskiej Zielnej w Czechowicznie, to tam jestem i utrwalam to jako taką tradycję podlaską. Jeżeli to jest na południu Podlasia i tam to się nazywa Perepelica, i ja tam jadę i też utrwalam to, takie nasze obrzędy podlaskie, i nie mam takiego poczucia, że coś opuściłem. Zresztą teraz, w dobie tej takiej ostatnich naszych czasów pandemii, tych spotkań i takich obrzędów jest coraz mniej. I może powiem, że czuję satysfakcję, że dosyć często przedtem przebywałem przy takich obrzędach i fotografowałem je, bo to w tym albumie to jest tylko mała część. Można było przedstawić na 300 zdjęciach, ale ja mam ogromne zasoby właśnie takich naszych podlaskich tradycji, które powoli odchodzą w przeszłość. Ja nie neguję, że to będzie do wykorzystania w innych albumach, może w przyszłości kiedyś. Czy fotografie pokazujące Podlasie pokazują je takim, jakie one jest teraz, czy one już odeszło? Czy stare Podlasie jest już tylko na zdjęciach? Jak ty to odbierasz? Ludzie odtwarzają pewne zwyczaje, ale czy one są prawdziwe? To znaczy, jak ty to odbierasz jako fotograf? Jedziesz i widzisz, że zastajesz rzeczywistość, czy zastajesz rzeczywistość odtworzoną? Wyjaśnij swój punkt widzenia na ten temat. To znaczy, może zacznę od architektury, bo to ważna dla nas rzecz, bo u nas ta architektura głównie drewniana jest ważna i w każdym prawie zakątku Podlasia. I co ja widziałem kilkanaście lat temu? Widziałem upadające domy, jakby niszczejące zabudowania i dlatego tak się spieszyłem z tym fotografowaniem, bo myślę, to ostatni moment, żeby to utrwalić. I gdzieś jakieś może 4 lata temu już zaczynałem zauważyć, że następuje pewnego rodzaju odbicie. Te domy są remontowane, doprowadzane do, oczywiście niektóre, nie mówię, że wszystkie, do jakiegoś takiego stanu użyteczności i ludzie chętnie mieszkają w tych domach, jakby czy to w weekendy, czy tutaj są Państwo, którzy też wyremontowali, Państwo Bielady z Tykocina, którzy wyremontowali wspaniale swój dom i bardzo tutaj im się dobrze mieszka, jak nieraz rozmawialiśmy. Także to jest dobry przykład, jak można zachować i tradycję, tą drewnianą architekturę i jak te tam ta nasza podlaska architektura podnosi się z upadłości. Wiele jest tu do zrobienia, ale myślę, że będzie, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, bo ludzie we własnych domach czują się no, i podwórkach dosyć komfortowo i dobrze. To o architekturze była, a co do obrzędowości. No to smutna jakby taka relacja moja, bo obrzędowość ostatnio nie istnieje praktycznie, taka, no, że tak powiem, tradycyjna. Jest taka obrzędowość na pokaz, to jest folklor taki jakby no, ze źródeł, ale dosłownie na pokaz, że są grupy rekonstrukcyjne, które po prostu to odtwarzają. A taka typowo podlaska obrzędowość zanikła i jest w bardzo, bardzo małej formie, minimalnej, że tak powiem. Ostatnio byłem na przykład na święceniu pult, to było 4 lata temu chyba, czy 3. I takie tradycyjne święcenie pól z księdzem, obchód pól, no teraz nie wszędzie jest, ale to rozumiemy, bo to jest ostatnio no, wina też tego zdarzenia nieszczęsnego, które mamy, wszyscy wiemy i to dlatego też się tak słabo odbywa, że tak powiem. Dziękujemy Państwu Bielawiec, wspomnianych tutaj, za to, że ozdobili nam pięknie nasze stanowisko.
siedzą tam, witamy ich. Dzisiaj. Dziękujemy serdecznie. A przy tej okazji chciałem zapytać, bo wspomniałeś o tym właśnie odnawianiu domów. Tak rzeczywiście, Państwo Bielawiec pięknie odnowili swój dom. Jak ważne jest według Ciebie pokazywanie takich, takich inicjatyw? Ogromnie ważne. Tutaj Państwo Markiewicz z Tykocina już cyklicznie co roku organizują taki na Dniach Dziedzictwa Kultury o taki obchód, że tak powiem, tykocińskich domów. I to wspaniała inicjatywa, nie wiem, czy w tym roku się odbędzie, prawdopodobnie tak. I dużo ludzi jest tym zainteresowanych, bo to jest takie nietypowe. Można zobaczyć domy wewnątrz, tak samo Państwo Bielawi z tym uczestniczyli, tak samo inni mieszkańcy Tykocina pozwolili na wejście do swoich domów, do 4, 5, 6 domów, gdzie wnętrza nie zostały zmienione, tak samo z zewnątrz te domy wyglądają bardzo, bardzo fajnie. To na ulicy, zdaje się, Browarnej, u Pani Pogorzelskiej, tak samo jest piękny, stary, biały domek i no, wart też obejrzenia i z zewnątrz, i czasem wewnątrz. I jest wiele, wiele tutaj też innych domów, wartych obejrzenia i zachowujących taką swoją dawną formę. I ta inicjatywa bardzo mi się podobała. Mam nadzieję, że tutaj w Tykocinie będzie trwała, bo Pani Markiewicz no, z Panem Tomaszem myślę, że do tego się przyczynią. To jest też ważne, żeby zaangażować do tego mieszkańców jakoś no, tych domów, żeby oni wiedzieli, że to wszystko jest dla Tykocina i dla w ogóle dla Podlasia ważne, żeby pokazywać te takie stare wnętrza domów i zewnętrza naszych takich podlaskich domów. Wróćmy do Twojej fotografii. Tomasz Tomaszewski, przyjaciel Jarosława Kreta, który fotografował Jerozolimę, powiedział bardzo ciekawe słowa. Uważaj, bo Jerozolima została sfotografowana na tysiące różnych sposobów. Czy Ty nie masz takiego poczucia, że Podlasie też zostało sfotografowane na tysiące różnych sposobów? I czy to poczucie, jeżeli je masz, nie sprawia, że obezwładnia Ci jako fotografa? Jak Ty sobie z tym radzisz? Doskonale sobie z tym radzę. A jak? No Jerozolima jest Podlasie, zostało sfotografowane no, miliardami dosłownie zdjęć, ale to tak jak widzicie, to są przeważnie zdjęcia zabytków, tak jak tutaj wydają się albumy, które no, pokazują zabytki, takie stricte zabytki jak kościoły, jak synagogi, jak cerkwie, prawda, jakieś domy, klasztory, a u mnie tutaj na przykład w tym albumie Klimaty Podlasia tego no nie znajdziecie za bardzo. Tam może w tle coś się pokazuje, ale tu są głównie obrazy z życia ludzi, obrazy z życia jakby takiego podwórkowego, przy pracach różnych, przy obrzędach też, takich typowo podlaskich jakby, podlaskie zdjęcia można powiedzieć, typowy klimat Podlasia. I to, że ja no nie mam takiego wrażenia, że sfotografowano wszystko już na Podlasiu. Może i tak, ale nie z tej strony, gdzie ja fotografuję, bo ja mam tą możliwość, że często wchodzę ludziom i do domów, i na podwórka. A to dlatego, że dosyć długo już fotografuję i ci ludzie są dla mnie znani. Tak jak... Właśnie, jak ty sobie z tym radzisz? Bo widziałem rzeczywiście na bardzo wielu fotografiach pojawiają się ci ludzie, są przy orce, są w podróży jakimiś drogami. Są gdzieś siedzący przy płocie, za płotem, wykonujący pracę domową, jakieś prace domowe, czy też ludzie. Ja tak opowiadam Państwu trochę o tych zdjęciach, bo niestety nie byliśmy w stanie technicznie zapewnić tutaj żadnego pokazu, ale ludzie siedzący, grający na harmoniach w domu, no rzeczywiście widać, że Ty przekroczyłeś tę granicę takiego wstydu. Jak to zrobiłeś? Zdradzisz trochę tego warsztatu? Może też się coś dowiem. Tak, po prostu ja miałem podkład dobry, bo już żyłem kilkanaście lat pracowałem w telekomunikacji i zwiedziłem tutaj dosłownie wszystkie tereny w naszym województwie, a później już miałem sporo czasu, żeby spędzać go też w terenie, już kilkanaście lat tak samo. I za tyle lat można było na tyle poznać teren i no jakąś mieć wiadomość o ludziach tutejszych i w ogóle topografię znać na tyle, że można bez jakichś problemów dotrzeć tu, gdzie chcę. No i poznać przy okazji wielu wspaniałych ludzi. Ci ludzie, no wpierw sceptyczni, ale jeżeli się im poświęci chwilkę czasu, jeżeli, no zresztą u nas są otwarci dosyć ludzie, jeszcze to na szczęście jest,
Przyjmują potem już następnym razem, drugim, trzecim, czwartym jako znajomego dobrego, więc już można przekroczyć pewnego rodzaju barierę znajomości i wkroczyć i na podwórko, i do domu czasem i zobaczyć jakby to życie wewnątrz. Nieraz miałem okazję, na przykład zapraszano mnie, no tak już jesteś, to ja nie mam za bardzo czasu, ale chodź ze mną, przygonimy bydło z pola, czy tam przyprowadzimy konia do gospodarstwa. No tak, to idę i fotografuję po drodze to, co właśnie się dzieje, albo jakaś praca, nie wiem, orka, tak jak tutaj, czy po prostu w domu, jak ktoś wyciąga harmonię i gra. No to trzeba przebywać po prostu z tymi ludźmi i mieć ten aparat w gotowości, że tak powiem. W gotowości takiej, że wyciągnąć go w odpowiednim momencie, wstrzyknąć to zdjęcie, potem pokazać dla tej osoby, ta osoba akceptuje. No i potem pokazuje się to albo w internecie, albo w albumie. Mówiłeś o tym, że spotykasz się z bardzo pozytywnym podejściem ludzi i z ich otwartością. A czy spotkałeś się może z przejawami niechęci do tego, że chcesz uwiecznić na przykład ich stary, piękny dom? Czy ktoś się nie obraża na to? Bardzo rzadko. Dosłownie na palcach jednej ręki, ale to też jakby... Ja mam taki, no może jeden drastyczny przypadek, kiedy w Juchnowcu Kościelnym policja mnie zatrzymała za to, że fotografuje dom, ale nie zatrzymała, po prostu zwróciła uwagę, dlaczego pan fotografuje ten dom. Ja mówię, bo ma bardzo piękne okiennice i ganek. A czy pan ma pozwolenie od tych państwa, że fotografuje? A ja mówię do policjanta, nie, ale zaraz będę miał. Wszedłem do bramki, zapukałem tam do tego człowieka, on otworzył, ja mówię, no wspaniały macie dom tutaj i ten ganek taki piękny. I zacząłem tak palić. A on mówi, czy mogę sfotografować? Pytam oczywiście. A on mówi, proszę bardzo, niech pan fotografuje. A przyszedłem do policjanta, mówi, mam już pozwolenie. Aha, no to czołem. No takie to zdarzenie, no wiadomo, to w dzisiejszych czasach człowiek jakby jest związany różnymi takimi przepisami, o te RODO i tak dalej. Ja tutaj zaznaczam, że ci ludzie, którzy na przykład są w albumie tutaj u mnie, wszyscy oni zgodzili się na te zdjęcia, znają mnie i nawet czasem wyrażają, dzwonią, czy wyrażają taki problem, dlaczego mnie tam nie ma? Dlaczego nie było już nie w tym albumie? Ja mówię to w następnym. Album ma ograniczoną pojemność oczywiście, tak, no bo tych zdjęć bardzo dużo wykonałeś przecież w czasie całej kariery, prawda? Tak, wykonałem setki tysięcy chyba, jak mniej więcej. Poza tym tutaj można w albumie umieścić 300 zdjęć, a miałem kłopoty z wyborem, bo robię tych zdjęć bardzo dużo. Tu bardzo mi pomogła moja przyjaciółka Basia Goralczuk. Która po prostu tak jest starka, to również, starka i poetka, z nami. Tak, siedzi tutaj z nami i ona mi pomogła w tym wyborze, bo dla mnie jakby no, trudno było obiektywnie ocenić te zdjęcia i musiałem oddać się jakby w ręce takich obiektywnych ludzi, którzy po prostu ocenią te zdjęcia w jakiś sposób, posegregują. Tu 6 rozdziałów jest w albumie. Jeszcze zanim do albumu przejdziemy, dobrze, za chwilę, to mam jeszcze takie pytanie natury ogólnej do ciebie jako do fotografa. Czy dobre zdjęcie, w albumie są dziesiątki dobrych zdjęć, rzeczywiście. Polecam, rzeczywiście polecam zajrzeć do tego wydawnictwa, ale powiedz mi, czy dobre zdjęcie da się zaplanować? Może i się da, jeżeli to ma być krajobraz, powiedzmy... A wybitne zdjęcie? Wybitnego chyba się nie da. To znaczy obudziłeś się któregoś razu i powiedziałeś sobie, dzisiaj zrobię wybitne zdjęcie i wiem, jak ono będzie wyglądać. Czy raczej te najlepsze zdjęcia powstały przypadkowo? Najlepsze zdjęcia powstały przypadkowo. Niedalej jak 2 dni temu, czy 3 dni, byłem na Grabarce. To jest miejsce święte dla prawosławia. I tam w pewnym momencie zobaczyłem, jak małe dzieciątko obchodzi cerkiew na kolanach. Ono nie miało roku. No jest na Facebooku to zdjęcie w klimatach Podlasia. Ostatnio gdzieś tam wrzuciłem, że tak powiem, i to jest do oglądania. I to był ten moment, kiedy palą się świece przy cerkwi. Jest taki no, dobre światło jest i to dziecko wypełza dosłownie na kolanach, na tworakach przy cerkwi, jakby obchodziło ją tak samo, jak obchodzą dorośli. I to jest takie fajne, moim zdaniem, zdjęcie wyjątkowe, które w każdym momencie można zrobić gdzieś. To są zdarzenia akurat takie wyjątkowo nadające się do fotografii i dające do myślenia. Jeżeli zdjęcie daje do myślenia, coś człowiek tam widzi takiego, że
samouczucia, no to wtedy jest to zdjęcie dobre, moim zdaniem. Ja takie zdjęcia zaraz się robić. Jurek, w jaki sposób doszedłeś do twojego stylu? Ja oglądając te zdjęcia, znam już twoje zdjęcia od kilku ładnych lat, widzę w nich, oczywiście pomijając wszelkie aspekty natury, takie ogólnie oczywiste, czyli dobre kadrowanie i poprawne naświetlenie, no, ale pomijamy to. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Ja widzę w twoich zdjęciach naprawdę taką swojskość, też nic im nie ujmując absolutnie, bo to jest absolutna zaleta tego albumu i tych zdjęć. One są naprawdę swojskie, ciepłe i takie niezwykle naturalne tylko i wyłącznie w twój sposób. Jak ty do tego doszedłeś? Czy to tworzy osobowość fotografa, czy jakiś zestaw presetów w aparacie? Nie, jeżeli ktoś zna podstawowe takie funkcje aparatu, no to jest 1/10 tego, może 1/20 tego, jakby powiem, wykonania. Tak, w każdych fotografiach, jeżeli znamy takich fotografów, to jest jakaś cząstka fotografa, dusza taka, że tak powiem. Ja to autentycznie przeżywam zewnętrznie i najpierw te zdjęcie powstaje w środku, u fotografującego, w głowie gdzieś tam. I jeżeli ono powstaje już w głowie, no to wtedy ten aparat automatycznie, ja nastawiam te funkcje, które tam są. Zresztą teraz są półautomatyczne funkcje, to w momencie można je ustawić i zrobić naprawdę dobre zdjęcie, ale ono musi być najpierw w głowie. Trzeba obserwować sytuację naokoło głowy, mieć oczy. Jeżeli tam są ludzie oczywiście, bo krajobraz, wiadomo, też jest. Można krajobraz robić na wiele różnych sposobów. W złotych godzinach, rano, gdzieś tam wieczorem, gdy jest najlepsze światło. Ale moim zdaniem krajobraz bez człowieka bardzo dużo traci, jeżeli... No właśnie, nie masz takiego poczucia, że czasami widzę te twoje zdjęcia, takie romantyczne ujęcia, zachodów słońca, różnych dróg, jakichś łąk, pól. I czy nie miałeś nigdy takiego uczucia, że brakuje ci na nich człowieka, że chciałbyś, żeby tam ktoś szedł, ale nie ma go? Nie masz takiego uczucia, takiej tęsknoty za tym człowiekiem? Mam. I z każdej wyprawy, kiedyś może nie, ale teraz jak przyjeżdżam, przeglądam zdjęcia i tam, gdzie na przykład nie sfotografowałem ani jednego człowieka, znaczy przeważnie już fotografuję kilku ludzi, ale tam, gdzie nie ma, brakuje mi, bo po prostu na przykład przy takiej drodze, jak tu jest, można by było, żeby tu człowiek szedł, byłoby inaczej, powiedzmy, tak? Ładne światło, bo akurat chodziło głównie o światło w tym zdjęciu, że padło bardzo ładnie, no i o sam jakby taki widok, ale o, tu już jest inaczej na przykład. Mamy człowieka, który popędza... Ja może pokażę. No i ten krajobraz zyskuje na tym, bo wiadomo, że coś się dzieje, jest jakieś zastanowienie. Chociaż drogi u nas są piękne, tutaj jest rozdział całkowicie poświęcony drogom. Powiedz, to w takim razie przejdźmy już płynnie do tego albumu. Jaki był pomysł na ten album? Jaka była główna myśl przewodnia tego albumu? No bo rozumiem, że, proszę Państwa, Jerzy Rajecki to jest fotograf przyrody, fotograf pejzażu, fotograf ludzi, więc absolutnie cały spektrum. Jaki był pomysł, myśl przewodnia? To znaczy album jakby został wymuszony. Ja w ogóle nie myślałem najpierw o albumie, bo mam tą dużą stronę swoją, Klimaty Podlasia. To od razu zareklamujemy. Proszę Państwa, Klimaty Podlasia mają ilu obserwujących na Facebooku? 106 tysięcy. 106 tysięcy, proszę Państwa. Jakby tam od wielu lat ci, co obserwują, pisali, dzwonili, kiedy będzie album. Ale ja to tak odkładałem, bo wiadomo, na album trzeba mieć i pieniążki, i jakąś tam koncepcję albumową. Ale przyszedł czas, że i to przyszło. Także tu mi pewne osoby pomogły w tym. To był taki dosłownie zespół kilkunastu osób, bo to i tłumaczenia po angielsku, i cały skład, i no... To jednak jest jakieś przedsięwzięcie, to jest zrobienie takiego albumu. I po prostu nadszedł czas. A ja pomyślałem, że nie można tego odkładać, dlatego, że coś ginie u nas na Podlasiu, jakiś klimat może za rok, za dwa tego nie być. I niech zobaczą ludzie, na przykład, akurat otworzyłeś bardzo ładne zdjęcie, Złotoryja koło Tykocina. Jest mgiełka, są krówki i jest narew. Bardzo ładne zdjęcie, bardzo, bardzo je lubię.
i pomyślałem, że no, czas nadszedł i trzeba wydać ten album, bo na papierze to jest inaczej odbierane też przez ludzi. Zawsze to można pokazać dla sąsiada, dla krewnych, dla rodziny, jak wygląda na przykład moja wieś, albo jak wyglądała. No. Tu proszę, płot, który zima, teraz to jest deficyt zim, a tutaj na tej fotografii mamy wspaniałą zimę, która tutaj mrozi nas szronem, nie? Gdybyśmy mieli możliwość techniczną pokazania, proszę Państwa, tych zdjęć, to na pewno włączyłbym Państwu gdzieś tutaj w tle ten zimowy krajobraz. Byłoby Państwu miło, z uwagi na dzisiejsze, chłodnie na dzisiejsze temperatury. No dobrze, album jest bardzo rozległy. Co zadecydowało o wyborze zdjęć? Miałeś jakiś klucz wyboru tych zdjęć? Tematyczny był, 6 rozdziałów jest. Wiadomo, pomyślałem, że no, na pewno ludzie, na pewno mistycy z Podlasia, bo jest coś takiego jak mistycy z Podlasia. U nas jest wielokulturowość, wieloreligijność i to ten dział sam jakby tutaj się wprosił, że tak powiem, do albumu. Są te drogi nasze takie, które szutrowe i takie jeszcze kamienne, które gdzie indziej nie występują, a u nas jeszcze są. I domostwa też na pewno drewniane, no to te tematy jakby samo przejście narzucały się, bo to typowe podlaskie tematy. Więc wybrałem takich tematów 6 i na pewno one się w jakimś sensie pokrywają ze sobą. Bo ja myślę, że gdzie nie otworzysz tą stronę, to zawsze przychodzi te Podlasie na myśl. Zawsze jest, o, tutaj otwieramy i mamy już drewnianą zabudowę, więc i to taką kolorową, tutaj akurat jesienne zdjęcie z miejscowości Puchły. Bardzo charakterystyczna zabudowa podlaska. No i te tematy jakby same narzuciły się mi. To są tematy typowo nasze podlaskie, bo ja jestem jednak fotografem Podlasia. Tylko i wyłącznie fotografuję Podlasie od Wiebrzy, powiedzmy, po Bóg na tym terenie i staram się, żeby to było, żeby fotografować naszą tą małą ojczyznę, Podlasie. Te Podlasie widoczne na zdjęciach Jerzego Rejeckiego to jest takie Podlasie, proszę Państwa, odchodzące. W zasadzie można powiedzieć, że pięknie wyglądające na zdjęciach, ale trochę go nie ma. Czy jak to jest, Jurek, powiedz? Boisz się, że już za tydzień nie będzie takich miejsc? No, ja chcę to Podlasie po prostu zatrzymać, bo co to jest fotografowanie? Zatrzymywanie czasu. Więc ja to chcę zamknąć w jakimś czasie i pokazywać to, jak było. Ale też mam nadzieję, że nasze Podlasie, tak jak już wspomniałem, nie jest tak źle. W niektórych miejscach po prostu i architektonicznie, i kulturowo nie jest źle, że tak powiem. I mam nadzieję, że będzie jeszcze długo, długo istnieć. Tu mamy piękną cerkiew. Ona też była. Ostatnio mam na Podlasiu 250 cerkwi i wszystkie są one wyremontowane, także jest nadzieja. Były fundusze tam unijne czy inne, ludzie się, parafianie składali, prawda, tak samo kościoły i one nabierają jakiegoś nowego blasku. To, co było do odremontowania, remontuje się i jak sami widzicie, Tykocin przeżywa w ogóle renesans, ja myślę. Jest mnóstwo turystów, bardzo, bardzo tutaj tłumnie przyjeżdżają i jeszcze Podlasie ma swoją chwilę w przyszłości. Tak, nie ukrywajmy tego, że gdyby nasi poprzednicy, przodkowie widzieli stan dzisiejszych zabytków, to myślę, że byliby dumni, prawda? Myślę, że tak, ale po części. Po 300 latach od zbudowania. Tak, może byli i dumni, ale mieliby też pewnie kilka uwag, jak to nie szanujemy pewnych rzeczy. Ale to już inna sprawa. Głównie pewnie chodzi o te stare tradycje i obrzędowość, która tutaj u nas jest teraz na bakier, ale mam nadzieję, że też będzie coraz lepiej, bo jeżeli znajdą się pieniądze na odtwarzanie tych obrzędów, tak jak znalazły się na przykład na odtwarzanie i wydobywanie z kufrów starych tkanin naszych podlaskich, różne inne takie przykłady są, także myślę, że będzie dobrze, a mam nadzieję, że coraz lepiej. Ja nie będę musiał się śpieszyć z tym fotografowaniem, żeby fotografować, bo to już zniknie. Nie, to w jakimś sensie pewnie będzie dalej, tylko może w innej formie i może jeszcze fajniejszej. To ja w takim razie dziękuję Tobie za rozmowę. Myślę, że tutaj dowiedzieliśmy się
troszkę na temat tego, dlaczego fotografujesz, po co to robisz, jaki jest twój album, czym on jest w ogóle. Zapraszam, zachęcam Państwa do nabycia tego albumu. Naprawdę warto, jestem fotografem i muszę przyznać, że żeby zrobić takie zdjęcia, to trzeba mieć jedną ważną cechę, proszę Państwa. Wcale nie aparat i wcale nie umiejętności, ale i co nie jest wcale umniejszające, być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i mieć to w głowie, co ma Jerzy Rejecki. A co ma Jerzy Rejecki w głowie, to tylko on ma i dlatego on takie zdjęcia robi. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. Dziękuję. Bardzo proszę może do zadawania pytań, jeżeli ktoś chce, jeżeli nie, to autor może tutaj postawić autograf. Zachęcam do nabycia albumu. Bardzo dziękuję za przybycie na spotkanie Państwa.